imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu miłosierny, z niepokojem wciąż wpatruję się w Twój krzyż, aby w nim odnaleźć prawdy życia sens i zrozumieć wielkiej Twej miłości znak, abym krzyża więcej już nie lękał się. Życie często nas zawodzi. Ktoś z najbliższych zdradził Cię. Nie wiesz wtedy, co masz zrobić. Czujesz się tak bardzo źle. Pomyśl wtedy, że i Chrystus wśród najbliższych zdrajcę miał. Nawet wtedy, gdy go zdradził, on mu przebaczenie dał. Życie ziemskie pełne jest trosk. Nieraz serce płacze i drży. Złóż na Pana troski i ból, wszystek ciężar i łzy. Jezus dobrze Twe troski zna. Przyjdź do Niego pod krzyż. Panie, daj mi pokój serca, boś Ty zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Światłością moją jest Pan, to On rozjaśnia moją ciemność. Mój Pan, mój Bóg rozjaśni moją ciemność. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. A gdy z Ciebie się ktoś śmieje, z całych sił dokucza Ci, jest Ci smutno, jest Ci źle, wtedy powiedz, przebaczam Ci. Bo i Chrystus też przebaczył całą podłość ludzi złych. Nawet wtedy, gdy umierał, powiedział, Ojcze, przebacz im. Wybaczenie innym uzdrawia mnie. Wybaczenie uwalnia mnie i otwiera drzwi mojego serca na miłość. Bóg mi przebacza i kocha mnie. Kiedy wybaczam, uczę się patrzeć na rzeczy tak, jak Bóg je widzi. Zapraszam miłość Bożą, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego do mojego serca. A wybaczenie dla mnie i innych przychodzi naturalnie. Pan jest mocą moją, w Nim moja siła, nie jestem sam. Amen. Niech Ci Pan błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą. Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem. Niech Bóg i Jezus z Duchem Świętym zawsze udziela Ci wsparcia. Amen. Moje ciało, umysł, duch i dusza są zawsze w Bogu. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Bogiem.